Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnym skład builderze na moim kanale. Po moim pierwszym składzie, jaki mi się udało stworzyć, była to Bundesliga w okolicach 10 tysięcy coinsów, przyszedł czas na drugi skład, jaki mi się udało stworzyć po tym, jak zagrałem sobie mecze w drafcie. I z profitu, który do mnie wrócił po rozegraniu meczu w drafcie za ten darmowy żeton, który nam dało EA na samym początku, uzbierałem ponad 20k, więc stwierdziłem, iż stworzę sobie skład z reprezentacji Polski. Zapraszam! Jak widać, nasz skład się prezentuje następująco. Mamy formację 4-1-2-1-2, czyli formację, którą bardzo lubię grać, a ponad 16 będzie należała naprawdę do tych mocniejszych. No i widzimy, tutaj mamy zarówno kombinację z zawodników srebrnych, srebrnych, niebłyszczących, złotych, złotych, niebłyszczących. No ale na bramce przejdźmy sobie do Szczęsnego, którego po tym, co ostatnio wyprawiał na bramce przeciwnika, musiałem go tam umieścić, kupiony za 1400 monet. Na prawej obronie Olkowski, środek to jest Glik, a obok niego zagra Rzeźniczak. Tak jest, zobaczcie sobie na jego statystyki. 74 tempa, 80 fizyczności. Naprawdę czuję, że będzie mega zawodnikiem. Lewa obrona to oczywiście Wawrzyniak, a środkowy pomocnik defensywny, no... no to chyba nie było innego wyboru niż Krychowiak. Na prawej pomocy zagra Waldemar Sobota z 4 gwiazdkami sztuczek i 4 gwiazdkami słabszej nogi. Na lewej natomiast cholernie szybki Kosecki, który ma nareszcie 3 gwiazdki sztuczek i można z nim zrobić chociażby roletkę albo heal to flick. Na SPO Mierzejewski, a atak to oczywiście połączenie Lewandowskiego oraz Milika. Lewandowski wypożyczony, ja ten... to już nagrywam po tym, jak rozegrałem sobie mecze tym składem, zagrałem tym składem 2 spotkania i powiem wam naprawdę, że byłem pozytywnie zaskoczony. Bo spóźniłem się do szkoły, zaspałem na 3 lekcje, to stwierdziłem, że sobie już wstanę i sobie zagram 2 meczyki. I byłem naprawdę niesamowicie zaskoczony, bo polską reprezentacją da się grać naprawdę wspaniałe mecze. Zresztą zapraszam was do analizy tegoż składu. Moi drodzy, w tle widzicie skróty z tych obu spotkań, które miałem przyjemność rozegrać, jak się niestety spóźniłem do szkoły, ale to teraz nie jest najważniejsze. Mianowicie będą tutaj zarówno dobre akcje moje, jak i dobre akcje mojego przeciwnika, które zakończyły się dobrymi interwencjami zarówno naszych obrońców, jak i naszego bramkarza, jakim oczywiście jest Wojtek Szczęsny. I teraz przejdę do plusów, które zdołałem wychwycić po prostu podczas gry, podczas tych dwóch meczów, podczas gry moim składem. Mianowicie polska reprezentacja jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o kontrataki. Przynajmniej ten skład, który stworzyłem, w głównej mierze dzięki bardzo szybkim skrzydłom, ponieważ tutaj mamy Koseckiego, który ma 92 tempa, na prawej stronie mamy Sobotę, który ma 90 tempa, więc naprawdę te kontrataki są napędzane tym tempem niesamowicie. Dodatkowo mamy świetne interwencje, świetną obronę, ponieważ Glik i Rzeźniczak naprawdę fenomenalnie się dopełniają. Glik jest czołgiem, który po prostu kasuje każdego na miejscu, bez żadnych wątpliwości, bez dwóch zdań, a Rzeźniczak jest walczakiem, naprawdę istnym walczakiem. Będzie jedna scena pokazana, gdzie on na 3 razy walczył jedną piłkę i w końcu ją wywalczył i wybił. Naprawdę niesamowity zawodnik, polecam każdemu. Ja się zastanawiam, dlaczego on jest w ogóle non-rerem, jeżeli ma takie dobre statystyki jak na srebrnego obrońcę. No ale to nie ja to ustalam niestety, ponieważ ja Rzeźniczakowi naprawdę dałbym możliwość bycia srebrną, błyszczącą kartą, ponieważ gra naprawdę fenomenalnie. Jego statystyki też wyglądają naprawdę dobrze. A propos szybkich skrzydeł, jak poruszałem wcześniej, mamy możliwość kontrataków, mamy też możliwość skillowania. Mianowicie na prawej stronie mamy Sobotę, który ma 4 gwiazdki sztuczek, na środku pomocy mamy Mierzejewskiego, który ma 4 gwiazdki sztuczek, a na lewej stronie mamy Koseckiego, który nareszcie ma 3 gwiazdki sztuczek i możemy nim wykonać jakieś triki, więc naprawdę mamy możliwości wykonywania kontrataków w połączeniu z trikami, więc naprawdę fenomenalna opcja moim skromnym zdaniem, bo tego brakowało m.in. w FIFA 14 czy w FIFA 15, ponieważ tam Kosecki, mimo iż był bardzo szybkim, bardzo dobrym lewym pomocnikiem, miał tylko 2 gwiazdki sztuczek i tutaj był skreślany na samym wstępie. Kolejny plus. Milik. Naprawdę, moi drodzy, ja wiem, że ten zawodnik jest twarzą FIFA 16 w Polsce, ale ja nie wiedziałem, że on będzie aż tak świetną kartą w FIFA 16. Naprawdę, słowo honoru, słowo harcerza, kupujcie tą kartę, jeżeli macie zamiar tworzyć skład z Ligi Holenderskiej, tudzież z reprezentacji Polski, kupujcie Milika. Naprawdę, on ma tylko 77 tempa, ale... on się świetnie urywa, nie wiem jakie on ma przyspieszenie, bo nie wgłębiałem się w jego statystyki, ale ma świetne przyspieszenie, jest waleczny, silny, wysoki, ma dobre longshoty i często walczy też z główki, więc naprawdę moim skromnym zdaniem Milik jest największym pozytywnym zaskoczeniem w tym całym składzie. Naprawdę nie wiedziałem, że mogę się spodziewać aż tak dużo po tym zawodniku i no całkowicie szczerze powiem, przyćmił on Lewandowskiego pod każdym możliwym względem. Naprawdę Lewandowski po prostu był niewidoczny w tych meczach, oczywiście miał akcję, nie mówię, że nie był niewidoczny, złego wyrażenia użył, ale w porównaniu do Milika
naprawdę nie ma porównania. Naprawdę polecam Milika w 100%. Nasza drużyna może się też popisać naprawdę dobrymi longshotami. Jak widzicie, kilka razy próbowałem uderzyć z dystansu i za każdym razem bramkarz przeciwnika miał problem z wybiciem tej piłki, więc naprawdę można się pokusić o uderzenie zza pola karnego naszym składem i nie będzie to zmarnowana akcja, ponieważ albo bramkarz wybije tą piłkę na rzut rożny, albo będzie mógł ją dobić nabiegający, dajmy na to, Milik tudzież Lewandowski, więc naprawdę polecam. Mocne strzały to jest naprawdę kolejna mocna strona naszego składu. Kolejną dobrą cechą, którą mógłbym polecić w tym składzie, są naprawdę rewelacyjni boczni obrońcy. I mówię to całkowicie szczerze. Olkowski i Wawrzyniak są naprawdę świetni. Piszczek jest droższy od Olkowskiego o jakieś 14 tysięcy końców, a Olkowski naprawdę zastąpił go świetnie, fenomenalnie. Szybki, dobry fizycznie, świetnie uzupełniający kontrataki. Naprawdę polecam tego zawodnika, a Wawrzyniak po raz kolejny... Jaś po raz kolejny będę propsował tego zawodnika, ponieważ mówiłem to już w FIFA 15, FIFA 14. Ten zawodnik mimo już jest wyśmiewany w prawdziwym życiu, w FIFA jest naprawdę dobrym zawodnikiem. 67 tempa, dodatkowo dostał upgrade'a, jeżeli chodzi o fizyczność, o podania. I naprawdę Wawrzyniaka polecam, tym bardziej, że ma perfekcyjne zgranie z Rzeźniczakiem i naprawdę jest fenomenalnym lewym obrońcą, który wspiera ataki. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o Olkowskiego. Zapytacie się, co z Krychowiakiem? Właśnie, Krychowiak. Ten zawodnik jest nie do przejścia, istny walczak, który też się może popisać atakiem z dystansu i naprawdę polecam. Mogę śmiało powiedzieć, że Krychowiak to będzie jeden z najczęściej używanych środkowych pomocników defensywnych w lidze hiszpańskiej. 71 tempa, 72 podań, 87 fizyczności przy 1,86 cm wzrostu. No naprawdę ten zawodnik jest niezniszczalny, dodatkowo 82 obrony i na karcie ma tylko 57 strzałów. Ale w rzeczywistości Krychowiak potrafił się pokusić naprawdę dobrymi longshotami, a jego wykończenie rzutów karnych jest naprawdę fenomenalne. I moi drodzy, teraz przejdziemy sobie do czegoś nowego, co będę wprowadzał na moim kanale, czyli do największego plusa oraz największego minusa tegoż składu, który wam przed chwilą zaprezentowałem. No i największym plusem bez dwóch zdań jest tutaj Arkadiusz Milik, którego przed chwilą wychwalałem i w 100% są to zasłużone komplementy. Zawodnik naprawdę jest świetny, 77 overalla, 74 tempa, 73 fizyczności, 81 strzałów, 71 dribblingu przy 3 gwiazdkach sztuczek. Tworzą z niego naprawdę świetną bestię, z dobrym przyspieszeniem, fenomenalnymi longshotami i z możliwościami fizycznymi, jeżeli chodzi o walkę bark w bark. Naprawdę polecam. A co do zawodnika, na którym się najbardziej zawiodłem w tym składzie, jest to zdecydowanie Mierzejewski. Zawodnik, który był, no po prostu, niewidoczny. Mimo 4 gwiazdek sztuczek, mimo możliwości rozprowadzania akcji, naprawdę jakoś nigdy nie zauważyłem tego zawodnika, żeby świetnie wykończył, żeby tutaj wykonał jakieś lepsze podanie, więc z tych wszystkich zawodników Mierzejewski zdecydowanie jest na największy minus, ale spróbujcie, może wam będzie się nim lepiej grało. I to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten skład builder, mam nadzieję, że się wam podobał. Śmiało lećcie do FIFA, kupujcie zawodników z polskiej reprezentacji, bo w FIFA 16 polską reprezentacją naprawdę można czynić cuda. A ja się z wami żegnam, nie zapomnij dać łapki w górę, jeżeli ci się podobał ten skład. I na razie, cześć!